Polska. Serdecznie dziękuję Centrum Handlowemu Arkadia za możliwość zorganizowania akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Również dziękujemy wszystkim osobom znanym, które w dzisiejszym dniu zdecydowały się wesprzeć naszą ideę i razem z nami rejestrować dawców. Dzięki Wam mamy możliwość darować nowe szanse na życie osobom chorym na nowotwory krwi na całym świecie. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć dzisiaj udział w tej akcji, bo jestem naprawdę bardzo podbudowana tym, jak wiele ludzi się zgłasza i jest chętnych, żeby coś od siebie dać innym. Zarejestrowałam sama 4 osoby, a w ogóle okazało się przy tej okazji, że sama jestem niezarejestrowana, choć wydawało mi się, że rejestrowałam się kilka lat temu. I w ten oto sposób trafiłam do bazy. Mam nadzieję, że może kiedyś komuś jeszcze przyda. Dziś jako wolontariusz DKMS chciałabym wszystkich nakłonić do tego, aby rejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. To jest bardzo ważne, a trwa tylko chwilę. Warto jest poświęcić te 10 minut, żeby komuś uratować życie. Podczas dzisiejszej akcji rejestracji nastąpiło historyczne wydarzenie w rodzinie DKMS. Zarejestrował się 5-milionowy dawca. Czujemy się wyróżnieni, zaszczyceni tym, że osoba ta pojawiła się w Polsce. Jest to młody człowiek, który właśnie wkroczył w dorosłe życie i bardzo chciał rozpocząć tę dorosłość tak odpowiedzialną decyzją, świadomą decyzją, by oddać cząstkę siebie potrzebującym pacjentom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ogromny zaszczyt dla mnie zostać 5-milionowym potencjalnym dawcą szpiku Fundacji DKMS. Od dłuższego czasu staram się pomagać ludziom na wiele różnych sposobów i wreszcie po skończeniu 18 lat dostałem szansę na uratowanie komuś życia. Chciałabym zainspirować do zapisania się do bazy dawców, do Fundacji DKMS. I Ty możesz komuś uratować życie. Jak pomagamy innym, to sami rośniemy w siłę. Dlatego bardzo serdecznie Was namawiam.